Po wydarzeniu Joanna Wyrzykowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś, proszę Państwa, będzie o modzie. Będzie o tej wielkiej modzie, o pokazach mody, ale też będzie o modzie, która dopiero się rodzi na studiach. Stąd mój dzisiejszy gość, pani Adrianna Wichrowska, przewodnicząca organizacji The North Fashion Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszeńskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od samej organizacji The North Fashion. Co to takiego? Zajmujemy się szeroko pojętą modą. Chcemy skupiać w naszych szeregach osoby, które są zainteresowane ubiorem, ale też wszystkim tym, co się dzieje dookoła. Także fotografowie, makijażyści, fryzjerzy, także grafika. Zajmujemy się nie tylko projektami, które robimy w ramach zajęć dyplomowych, projektowych, ale także tym, co nas interesuje wspólnie. Tworzymy kolekcje, też rysunki żurnalowe, wszystko to, co się dzieje dookoła. Kto należy do organizacji? Czy ona się składa tylko ze studentów, studentek i studentów wzornictwa? Czy to jest taka sprawa otwarta i każdy, kto interesuje się modą bądź chce coś w tym kierunku robić, może należeć? Niestety jesteśmy trochę ograniczeni przez regulaminy, więc w szeregach grupy mogą być tylko osoby, które są albo studentami, albo uczelnie ukończyły, ale są też formy współpracy, dzięki którym możemy współpracować z osobami z zewnątrz, z fotografami, makijażystami, tak jak już wspominałam, i innymi osobami, które po prostu są tym zainteresowane. Będzie taki pokaz mody. 6 czerwca będzie taki wielki pokaz mody, o którym dzisiaj będziemy opowiadać, ale zanim pokaz musiałyście zorganizować casting, bo jakoś te ciuchy trzeba pokazać. Potrzebne były modelki i modele. Powiedzmy na początek o zainteresowaniu tym castingiem. Ogłosiłyście, że będzie casting. Przyszli ludzie? Było dużo chętnych? Dużo było chętnych. Casting to jest świeża sprawa, więc też do końca jeszcze nie rozstrzygnęłyśmy. Zainteresowanie rodziło się już dużo wcześniej, przed samym castingiem pojawiały się wiadomości od osób, które niekoniecznie mogły przyjść w danym terminie. Przychodziły wcześniej, zapowiedziały się, że będą też później. Nadal szukamy, więc jeśli są osoby, które nie boją się swojego ciała i chcą je pokazać, chcą wziąć udział w czymś większym, to zapraszam. Jeśli chodzi o osoby, które przyszły w sobotę i piątek, to było 29 dziewczyn i 4 chłopaków. Jeszcze nie oceniałyśmy, nie przydzielałyśmy do konkretnych projektów. Też nie jesteśmy osobami, które chcą kogokolwiek wykluczać. Po prostu chcemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żeby wyszło profesjonalnie. Co taki model musi mieć, czy taka modelka mieć w sobie, żeby osoba projektująca strój powiedziała: tak, to jest dla mnie? Czy to są jakieś indywidualne cechy, bo taki projektant sobie dopasuje taką modelkę do swojej wizji? Czy jakieś takie sztandarowe, nie wiem, wymiary, na których każdy ciuch leży cudownie i które zawsze się sprawdzają? Jeśli mówimy o naszym pokazie, to absolutnie nie ma czegoś takiego, że mamy formularz, na którym tylko i wyłącznie te cechy sprawdzamy. Miary są ważne, wymiary modela, modelki, ale jeśli my szyjemy na konkretne osoby, to możemy sobie odpuścić kategoryzowanie. Przede wszystkim najważniejsza jest pewność siebie, bo z tego nie zbudujemy zaufania do takiej osoby, że ona pójdzie, pokaże nasze projekty tak, jak sobie tego życzymy. Oprócz tego umiejętność chodzenia po wybiegu, szpilki, podniesiona dumnie głowa, ale to wszystko da się wyuczyć. Natomiast pewności siebie nie zbudujemy w tak krótkim czasie. Powiedzmy, co zobaczymy w czerwcu na pokazie, czyli co to będą za prace? Najważniejsza na pewno będzie kolekcja wspólna, czyli slow fashion. Oprócz tego pójdą dyplomy z pracowni dyplomowej naszego instytutu. Będzie biżuteria również, bardziej skomplikowane formy, takie już w stylu haute couture, ale będzie też moda codzienna. Jeszcze nie wiemy, ile dokładnie puścimy kolekcji, jak ograniczy nas czas. Chciałybyśmy pokazać jak najwięcej, ale przede wszystkim będziemy patrzeć na to, żeby to było wysokiej jakości. Ubrania pewnie będą przepiękne i oryginalne, ale ubrania to nie wszystko, bo modelka musi być uczesana, musi być wymalowana, ona musi wyglądać po prostu jak z żurnala. Co z fryzurami i z makijażami?
Właśnie, na to jeszcze czekamy. Czekamy na osoby, które może właśnie w tym momencie nas oglądają i chciałyby nam pomóc pod względem fryzur i makijażu. Fotografowie już się do nas zgłaszają, także o tyle dobrze, że mamy chęć współpracy ze strony miasta i mieszkańców, ale właśnie czekamy na osoby, które pomogą nam pod względem wizualnym przygotować te modelki. Czy to muszą być zawodowi fryzjerzy, czy to mogą być na przykład osoby, które no nie są z zawodu fryzjerami, ale mają tę iskrę, ten talent, że potrafią wyczarować coś cudownego na głowie albo w makijażu? My jeszcze nie jesteśmy profesjonalistami, więc też nie wymagamy, żeby to byli sami profesjonaliści. Szukamy amatorów, osób, które po prostu mają tą iskrę, zainteresowanie. I chciałybyśmy po prostu nawiązać taką głębszą współpracę. Gdzie mają szukać takie osoby was, czyli jak się skontaktować? Jesteśmy dostępni na Facebooku, mamy stronę internetową, Instagrama, tam odpowiadamy w ciągu nawet mniej niż godziny, także jesteśmy w ciągłym kontakcie z osobami, które są nami zainteresowane. Chciałabym trochę porozmawiać też o tej większej modzie, bo nie każdy zna się na modzie, nie każdy zna się na pracach wielkich projektantów. Jak oglądamy w telewizji nieraz, to szczęka opada, można powiedzieć, bo to są takie twory, takie prace, które są typowo artystyczne, no na pewno nie na ulicę, nie do pracy i nie do noszenia. Jaka jest rola takiej wielkiej mody? Jak się na nią patrzy? Bardzo często spotykam się z tym pytaniem od moich znajomych, którzy nie bardzo rozumieją, dlaczego coś takiego powstaje, jaki to ma sens. Przecież i tak nikt nie wyjdzie na ulicy w ten sposób ubrany, w szczególności mężczyźni, ponieważ ta moda najbardziej szokuje, jest najbardziej nietypowa. To jest forma sztuki, na takiej samej zasadzie, jak widzimy płótna pomalowane różnymi farbami lub podarte w muzeach. Myślę, że w ten sposób można patrzeć na modę. Ona nie jest tylko funkcjonalna, ma też być inspiracją. Niekoniecznie musimy przecież sięgać po wielkie rogi noszone na głowach. Możemy po prostu je wykorzystać do swoich stylizacji i potraktować to jako sztukę, w szczególności, że pionierzy mody są bardzo często inicjatorami jakichś wielkich przedsięwzięć lub wielkich myśli. Mam tu pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to pani Iris van Herpen, która drukuje w drukarce 3D swoje kreacje. Nie są to formy, które można nosić na co dzień ze względu na swoją ażurową, sztywną formę, ale jest to nowatorskie podejście. Czyli na wielką modę po prostu patrzymy jak na formę sztuki. Nie każdy musi ją rozumieć, można podziwiać, można krytykować, jak to ze sztuką. A jak jest z taką modą naszą? No bo moda jest taka, coś staje się modne, nie wiem, krata, czy kawałek tiulu, czy coś w tym stylu. Każdy lub prawie każdy zaczyna to nosić i potem ta moda mija i przychodzi coś następnego. Jak to jest z takimi falami? Kto tworzy, kto kreuje takie fale mody? To są osoby, które jeszcze na lata i sezony przed samym wejściem danych ubiorów zastanawiają się, co wejdzie, co się przyjmie. Niektóre trendy faktycznie przejawiają się na ulicach, inne po prostu zanikają. A jest takie coś w ubiorze, co jest wieczne, co nie przemija, co trzeba mieć w swojej szafie, co się zawsze przyda i zawsze będzie modne? Na pewno mała czarna. Ona się nigdy nie nudzi? Nie, nigdy, ale też nie jest od zawsze, bo wcześniej czarna sukienki służyły tylko do wykazania swojej żałoby. Dopiero Coco Chanel wprowadziła to jako ubiór taki bardzo elegancki, wręcz seksowny. Mówi się, że kobiety bardziej zwracają uwagę na modę, szczególnie młode kobiety, że mężczyźni, szczególnie polscy mężczyźni, nie tak bardzo, bardziej wygoda wchodzi w grę tutaj. Jak jest naprawdę? Myślę, że wygoda to też forma mody, ale nasze myślenie się zmienia. Bardziej zwracamy uwagę na to, co nosimy, jak ludzie nas odbierają przez nasz ubiór. I myślę, że to pójdzie w zupełnie innym kierunku. Teraz możemy sobie nawet tego nie wyobrażać. Jak to jest z tą modą? Co możemy nią wyrazić? Bo to nie tylko chyba, nie wiem, jakiś taki sposób ubrania się, bo nie wiem, bo ciepło i ładne, czy zimno i ładne, ale na przykład sposób wyrażenia siebie.
wiele rzeczy, wow, ale no chociażby patrząc na to, w jaki sposób ubierzemy się na co dzień, w jaki sposób pójdziemy na rozmowę kwalifikacyjną, inaczej się ubierzemy na specjalne okazje, ale zawsze pozostajemy, jeśli potrafimy zabawić się modą, to możemy nawet w każdym typie stylizacji pokazać tą iskierkę siebie. Mhm. Na koniec jeszcze chciałabym, żeby pani krótko opowiedziała o takich modowych grzechach, czyli czego nie robimy nigdy. Przychodzi pani coś takiego do głowy? Myślę, że żyjemy w takich czasach, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak jakoś z tego wybrniemy. Ja myślę, że akurat nie powinniśmy nigdy pokazywać zbyt wiele, więcej niż sami byśmy chcieli zobaczyć u innych. Mhm. 6 czerwca pokaz. Możemy się spodziewać takiej wielkiej mody, artystycznej mody, czy bardziej mody noszonej na ulicy? Myślę, że możemy spodziewać się wszystkiego, zarówno takiej mody wysokiej, nietypowej, może z jakichś dziwnych materiałów, niekoniecznie związanych stricte z modą, ale też takich codziennych, które za chwilę ubierzemy z okazji jakiegoś balu albo spotkania. Czekamy w takim razie do 6 czerwca. Do państwa jeszcze raz powtórzę apel. Studentki szukają wizażystek, fryzjerów, którzy pomogliby im w kreowaniu tego pokazu mody. Na Facebooku można je znaleźć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Adrianna Wichrowska, przewodnicząca organizacji The North Fashion Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.